Popracujemy dzisiaj nad boksem pod MMA. Jest to trudny boks. Pozycja walki. Pierwsze uderzenie sierpowy po zejściu. Po tym uderzeniu mogę kontynuować dalej akcję uderzaną bądź skracać dystans do obalenia. Drugie uderzenie. Wykrot po skosie. I tak samo mogę kontynuować uderzenia bądź skrócić dystans do obalenia. I ostatnia akcja. Prawy bezpośredni i lewy sierp. Pracujemy z pozycji. Pierwsze uderzenie. Noga tylna staje delikatnie po skosie. Skręcam rękę, obracam, uderzam całym ciałem. Bardzo ważne, żeby nie uderzać palcami, tylko kośćmi. Skrócenie dystansu, kontynuacja. Drugie uderzenie. Delikatnie po skosie. Skracam dystans. Prawy sierpowy z góry bardzo często wchodzi takie na szczękę, to na korpus. Tak samo kontynuuję walkę. I ostatnie uderzenie, bardzo silny prawy. Wyobrażam sobie, tak jakbym miał włócznię. Chciał tą włócznią rzucić tak samo. Skracam dystans. Prawy, zasłaniam głowę. Lewy się. Kłącz dokładam. Uderzenie pierwsze. Pamiętajcie, żeby trenować bezpiecznie, zawsze ze sprzętem. Subskrybujcie kanał, zapraszam do oglądania nas. Widzimy się w następnym odcinku.